Zorganizowaliśmy sobie ostatnio takie mini studio Łączy Nas Piłka. To oznacza, że od czasu do czasu będziemy sobie tutaj zapraszać różnych gości. Dzisiaj gość związany z książką, która może młodszym fanom piłki nożnej, a takich na Łączy Nas Piłka jest naprawdę bardzo dużo, niewiele mówi, ale właśnie dlatego między innymi sobie o tym porozmawiamy. Żelisław Rzeżyński, redaktor NC+, ale tak naprawdę jeśli mówimy o dzisiejszym dniu, to ghostwriter, mogę tak powiedzieć, czy jeden ze współautorów książki Zasypany? No myślę, że jeden ze współautorów, bo z Pawłem Hochsteamem spisaliśmy wspomnienia Igora Sypniewskiego. Ghostwriter się kojarzy bardziej z kimś takim, kto spisuje wspomnienia, a nawet nie wymienia się tam jego nazwiska. No właśnie, bo tu jakby wasz wkład taki redakcyjny i literacki jest bardzo dużo chyba, bardzo duży w tę książkę. Tak, tak. Igor dał swoje wspomnienia przede wszystkim. On zbudował taki szkielet, na którym mogliśmy potem, jeśli wyobrazilibyśmy sobie taką makietę człowieka, to Igor dał ten cały szkielet, zapełnił go częściowo, ale zostało tam jeszcze sporo luk, także ze względu na stan zdrowia Igora, nad którym my musieliśmy popracować, wiele historii przypomnieć Igorowi, a potem tak to zestawić, żeby po prostu fajnie się to czytało. Tak wygląda okładka tej książki. Igor Sypniewski, Zasypany. Nie jest to jednak wbrew pozorom książka o piłkarzu i o piłce nożnej, bo przynajmniej ja ją tak postrzegam. W dużej mierze jest to książka i to jest taki temat, który bardzo mnie zawsze interesował, bo ani nigdy dłużej nie byłem w Łodzi, ani jakby Łodzi dobrze nie poznałem. A żałuj, zapraszam gorąco, mogę cię oprowadzić. A bardzo sobie cenię twórczość choćby Adama Ostrowskiego, czyli OSTR-a. I w jego też twórczości ciągle się przewijają bałuty. I tak sobie myślę, że te bałty to wcale nie jest dzielnica, to wcale nie jest miasto w mieście, to jest po prostu jakiś, nie wiem, styl życia czy stan ducha, bo to mnie intryguje. Co to tak na dobrą sprawę jest? Bo te bałuty przez tę książkę też przebijają w zasadzie cały czas. I to niezależnie od tego, czy Sypniewski jest w danym momencie w Kawali, w Atenach, w Krakowie, czy gdziekolwiek indziej, czy w Hanstatt, prawda? No bałuty, ja też się wychowałem na bałutach, dlatego to jest moja dzielnica i ten rozdział poświęcony bałutom jest szczególnie bliski mojemu sercu i uznałem, że on się musi tam znaleźć, bo to jest dzielnica, która rzeczywiście zostaje w sercu każdego. Podam też taki przykład sportowca, który dotarł w zupełnie inne miejsce niż Igor Sypniewski, czyli Marcina Gortata. Kiedy w zeszłym roku byłem w Stanach u Marcina, przygotowywaliśmy materiały dla NC+, nasz kierownik produkcji powiedział: Marcina, byłaby szansa zrobić coś takiego, bo kiedyś wiem, że telewizją raczej odmawiałeś takich rzeczy. A Marcin mówi: nie, no zaraz, no przecież Żelek prosi. Żelek to jest kolega mojego brata z osiedla. Ziomal z bałut. To jest stara bałucka gwardia. Jakbym ja odmówił, to brat by mi dał tak po głowie, że ja bym się na osiedlu nie mógł pokazać. I mówi to facet, który zarabia miliony dolarów. Także to gdzieś zostaje. To jest dzielnica trudna, ale taka, właśnie, którą naprawdę da się kochać. Da się kochać, ale też mam wrażenie, naznaczyła Sypniewskiego i tak jak się czyta tę książkę, to okazuje się, że to jest jednak no trochę knajacka historia, trochę knajackie życie, gdzieś, gdzie piłka nożna była tylko takim krótkim przerywnikiem, że jakby z tej książki to jest przykre oczywiście, to jest smutne, ale tak jest, no bo Sypniewski nie tyle, że był alkoholikiem, ale w pewnym momencie był po prostu kimś takim jak Żul, prawda? I to jest jakby smutne z tej książki. I to mi się wydaje, że też te bałuty chyba piętno swoje odbiły w kontekście tego. Nikt do niego nie wyciągnął ręki. On mówi, że zaczął pić w wieku 9 lat i później już pił regularnie, także to jest wstrząsające. Igor też wolał zawsze spotkać się nawet po meczu na piwo, a najczęściej nie było to jedno piwo, a 5 piw, 10 piw. 5 piw już wypijał wracając samochodem za kierownicą, prawda? No to jest nieprawdopodobne. Właśnie, wolał się spotkać z kolegami właśnie z osiedla, wśród których czuł się najlepiej, bo to byli prosi chłopcy, tacy jak on, niż z kolegami z szatni, bo no wiemy nie od dziś, że szatnia piłkarska to jest takie bardzo specyficzne miejsce, gdzie też trzeba szybko reagować na jakieś żarty, docinki, a Igor nigdy w tym dobry nie był, nigdy się nie do końca mógł w tym odnaleźć. Chyba dlatego łatwiej się odnalazł w Grecji niż w Polsce w tych szatniach piłkarskich. A tutaj zawsze wolał jednak wrócić na ten murek na bałutach, a jego trenerzy właściwie w każdym klubie i w Grecji też uważali, że jeśli Sypniewski strzela, to lepiej udawać, że nie zauważa się, że przychodzi na trening poranny i czuć od niego alkohol. No bo gra, strzela, no to po co się czepiać? Czy nie było w kontekście akurat tworzenia tej książki troszeczkę pokusy, żeby go podintelektualizować, jeśli wiesz, co mam na myśli? Tak się zastanawiam, czy nie mieliście takiej pokusy, ale jak czytam tę książkę, to absolutnie nie mam takiego wrażenia, bo bardzo mi się podoba cytat, zresztą związany z twoim, jednym z redakcyjnych kolegów, Kazimierzem,
Węgrzynem, który spotkał się z nim, kiedy ten trafił do Radomska i grali w pierwszym meczu przeciwko sobie. I pisze o Kazimierzu Węgrzynie tak. Od początku dostałem od niego po kościach na przywitanie z ligą, a ja nigdy nie przepadałem za grą przeciwko silnym, czarnoskórym obrońcom albo takim gościom jak Węgrzyn. I jakby to jest cytat, który pokazuje tę jego prostotę i zestawienie. I się zastanawiam, czy dużo było właśnie pracy pod tym względem, bo jednak tu musiała nastąpić pewna stylizacja językowa, no ale też była ta pokusa i pewnie gdzieś niebezpieczeństwo, żeby to nie było przeintelektualizowane, no bo Igor Sypniewski nie jest takim typem. Tak, to no, myślę, że odczytałeś to idealnie. Była też pokusa, no bo wiadomo, że każdy autor chce też popisać się elokwencją, fantastycznym językiem. Natomiast bo jednak się tutaj tu podpisujecie, prawda? Tak, tak, bo, no bo to, no, no nie ukrywajmy, to byłby absolutny fałsz, gdyby ktoś myślał, że Igor był w stanie napisać tę książkę. No nie byłby w stanie. Natomiast Igor był w stanie opowiedzieć fantastyczną historię, dać jej cały szkielet i oddać całe swoje życie i swoje spostrzeżenia na temat tego, co stało się z tym życiem, gdzie ono się źle potoczyło. Także to jest klucz tej książki, to jest najważniejsze. Bez tego by tej książki nie było. Natomiast my musieliśmy oprzeć się pokusie tego, żeby pisać to jakimś takim językiem przeintelektualizowanym. To miał być język Igora. I Igor, jak czytał potem to, co dostawał, te materiały, które mu wysyłałem, to mówił, no tak, 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 tak było, no idealnie napisałeś to, co opowiadałem, bo no, książka musi przede wszystkim być wiarygodna, a ta książka jest prawdziwa aż do bólu i to takiego bardzo dużego bólu przenikającego, mam wrażenie, bo to jest takie spojrzenie w głąb duszy. Igor patrzy w głąb duszy, naciskany mocno przez nas różnymi pytaniami. Taka rzecz, która się rzuca w oczy, ale widać, że przed tym się chce bronić Igor Sypniewski, bo to on jest jednak narratorem tej książki, to są jednak taka pretensja, która bije od niego, że on ma trochę pretensje do otaczającego go świata w pewnym momencie, potem w następnym rozdziale chce gdzieś jakby wrócić, że nie, tak naprawdę to zależało ode mnie, ale później te pretensje wracają. Mam wrażenie, że w nim to się siedzi i momentami aż przesadnie tym epatuje. Nie miałeś takiego wrażenia? Miałem, bo ta wina moim zdaniem jest podzielona. No, nie ma wątpliwości, że Igor sam w dużej mierze to wszystko schrzanił, nazwijmy to bardzo delikatnie. Sam zaprzepaścił gigantyczny dar, który dostał od Boga i on to przyznaje, ale im dłużej z nim rozmawiam, tym bardziej widzę, że środowisko też mu nie pomogło. W ŁKS-ie, gdy on wchodził do szatni jako 18-latek, się mówiło, nie pijesz, nie grasz. Pijesz, może zagrasz. Wspomina też inny piłkarz ŁKS-u, z którym rozmawiałem, bo w Łodzi sporo było tych piłkarzy, ale tak naprawdę w każdym polskim mieście ci piłkarze wychowani w latach 80., jeszcze 90., a we wcześniejszych nawet nie mówię, to wielu tych starszych dzisiaj to są alkoholicy. Na jakichś bazarach nawet można spotkać ich leżących, proszących o 5 zł i to jest wstrząsający obraz. I oni nie są w stanie wtedy nawet spisać takich swoich wspomnień ku przestrodze. A Igor jeszcze jest w stanie. No, i jeden z takich piłkarzy ŁKS też mi opowiadał, że jak pojechał na pierwszy swój wyjazd w Pucharze Intertoto, miał 17 lat, myślał, jak to będzie wsiąść do autokaru, to od razu go wzięli na tył i mówią, masz tutaj pół szklanki wódki, wypij szybko. A później mu powiedzieli, że po to, żeby po pierwsze nie kapował do trenera, a po drugie, żeby zobaczyć, czy jest swój chłopak. No, to od tego się zaczynała przygoda z dorosłą piłką. Dziś tak już na szczęście nie ma, ale Igor trafił w zły czas, a był po prostu za miękkim człowiekiem, miał za słaby charakter, żeby się temu oprzeć. Miał za słaby charakter, a z drugiej strony, tak już tytułem puenty, miał za mocny organizm, no bo jeśli on pisze, że najlepsze mecze rozgrywał na kacu, no to też jest pewien fenomen fizjologiczny, prawda? No bo można zagrać jeden dobry mecz na kacu incydentalnie, bo się człowiek zepnie i gdzieś tam wydobędzie z siebie tę energię, ale notoryczne granie na kacu dla normalnego organizmu, no to jest rzecz absolutnie nie do przyswojenia, a on to był w stanie przyswajać. Mi się wydaje, że paradoksalnie ten mocny organizm i ta słaba psychika go zabiły. No to widzimy w związku z tym, jakim on mógł być piłkarzem, gdyby grał na trzeźwo, jaki on miał kapitalne odejście. Pamiętamy to z polskiej ligi, on ten naprawdę nie był w szczytowej formie fizycznej, no ale przyszedł kres tego organizmu. Dziś Igor jest bardzo schorowanym naprawdę człowiekiem, choć lada dzień skończy dopiero 40 lat, a bardzo, bardzo słabo się czuje po prostu. No, potrzebuje pomocy, mam nadzieję, że on się podniesie, że ta książka też mu pokaże, że jednak tych przychylnych ludzi jest wokół niego dużo i że ta jego historia sprawi, że sporo ludzi jeszcze wyciągnie do niego rękę i on tę rękę będzie chciał przyjąć, bo on też często tak podchodził do tego, że te dłonie
odrzucał, bo choćby Marek Pięta, szef Stowarzyszenia Piłkarzy Polskich, proponował mu pomoc, a Igor powiedział, że nie, nie, on woli siedzieć w domu spokojnie i nie. Ja liczę, że ta książka pozwoli mu wrócić do normalnego życia, tak to nazwijmy. Igor Sypniewski, Zasypany, to jest ta książka, którą bardzo serdecznie Państwu polecamy. Żelisław Rzeżyński jest jednym z współautorów tej książki, człowiekiem, który jakby miał duży wpływ na to, jak ta książka pod względem konstrukcyjnym i takim językowym wyglądała. No a młodym adeptom futbolu raczej polecamy granie, nie picie. Żelisław Rzeżyński był naszym specjalnym gościem. Bardzo Ci, Szelek, serdecznie dziękuję za bardzo mi miło. Genialne studio, gdzie połączyła nas piłka. Także. Chociaż słyszałem, że już nie ma tych książek. To nie wiem, gdzie ci ludzie mają... Będą do druki. Gdzie ich mam odesłać. Będą do druki, jeszcze kupią. Także polujcie na tę książkę. Będzie do kupienia i przez internet, i pewnie w najbliższym czasie w Empikach. Dziękujemy bardzo serdecznie. Żelisław Rzeżyński, Łukasz Wiśniewski, kłaniamy się.